Zima i mrozy przed nami, więc odwiedziliśmy dr Izabelę Król, która może nam doradzić, jak zadbać o naszych pupili i tych, którzy mieszkają z nami w domu, i tych, którzy mieszkają na zewnątrz w tym okresie, kiedy przychodzą mrozy. Pani doktor, co można zrobić? Czy są jakieś specjalne suplementy diety? Czy zwierzęta same potrafią w jakiś sposób się bronić przed mrozem? Mówimy i o tych, które mieszkają w domu, i zwłaszcza o tych, które mieszkają na zewnątrz. Zwierzęta oczywiście potrafią się same przygotować do zimy. One zaczynają wymieniać sierść w okresie jesiennym. Dlatego tak ważne było, kiedy stopniowo zmieniała się pogoda, zdążyły wymienić sierść. Wtedy właśnie mamy problemy z wypadającą sierścią, z sierścią w mieszkaniu, ale trwa to około tygodnia, dwóch tygodni i wtedy jest poczerstek odpowiedni i lepiej znoszą w związku z tym zimno. Natomiast psy, które są psami krótkowłosymi i chudymi i nie mają takiej dużej ilości tkanki tłuszczowej wygospodarowanej, wówczas jesteśmy zobowiązani, a właściwie można by było zaproponować właścicielom, żeby nie wstydzić się ubranek, tylko wręcz je kupować. Są prześliczne, kolorowe, ładne, pieski w nich świetnie wyglądają i wtedy ubieramy wychodząc na spacer. Natomiast jeżeli mamy silny mróz, jest bardzo mocno oblodziały chodnik, jest dużo piasku na chodniku, można zaopatrywać się w specjalne substancje, które zabezpieczają poduszki i przed wyjściem zabezpieczamy balsamikiem taką poduszkę. Natomiast... Czy jest coś takiego jak specjalna dieta w tym okresie, zwłaszcza dla tych psów stróżujących, które gdzieś są na zewnątrz, czy one powinny dostawać czegoś więcej, żeby jednak tę energię móc sobie wytwarzać? Tak, głównie dotyczy to właśnie tych zwierząt żyjących na zewnątrz, nie z nami w mieszkaniu, bo zwiększenie ilości kalorycznej u psów, które są z nami, spowoduje tylko tyle, że nabiorą tkanki tłuszczowej i wiosną będzie problem. Natomiast psy, które stróżują, które mieszkają w budach, które mieszkają na zewnątrz, one również stopniowo zmieniają sierść, ale one wymagają dodatkowej opieki ze strony właścicieli, zwiększonej ilości białka, zwiększonej ilości posiłku. Nie może być to jeden posiłek w ciągu dnia, powinny to być przynajmniej dwa posiłki i przynajmniej w temperaturze pokojowej, żeby nie było to jedzenie wyciągnięte prosto z lodówki. U tych psów żyjących też na zewnątrz warto jest zabezpieczyć ich budy, pomieszczenia, w których śpią i ocieplić, chociażby zwykłym steropianem. Ale ta dieta, czyli czego więcej? Czy jednak więcej powinny jeść tego białka, a w jakiej postaci najłatwiej podać takim psom to białko? Żeby też wiadomo, nie było to mięso najdroższe na świecie, bo nie każdego na to stać, więc jak w miarę w prosty sposób można zabezpieczyć te psy? Można poszukać po prostu nawet suchych karm, które mają większą zawartość białka i tłuszczu również. Ale stricte karm przeznaczonych dla psów w okresie zimy, takich nie ma, więc sami powinniśmy poszukać tego rodzaju karm. Pamiętajmy przede wszystkim, że jak już się zaczną mrozy, że jednak woda może zamarzać w miskach, więc żeby te nasze zwierzęta, zwłaszcza te, które mieszkają na zewnątrz, miały dostęp do świeżej wody i nie wody, która zamarzła. Pamiętajmy o tych bezdomnych zwierzętach, zwłaszcza kotach. Nie zamykajmy miejsc, do których mogą się schować. Niech to będą nawet piwnice, bo efektem ubocznym jest po prostu brak myszy. No i bądźmy wrażliwi na to, że jeśli widzimy jakieś zwierzęta, które chodzą bezdomne, zgłośmy to, bo one na pewno potrzebują naszej pomocy.